Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak widzicie, pasek zarówno życia, jak i fokusu, jak i energii mam większy. Mam też na sobie kompletny strój, ale to bardziej widać przez rękawice, bo mam te skórzane, które gdzieś tam wydrobiłem. Mam też 4 butelki Estusa, bo poza nagraniem dałem ten fragment do André. Włączyłem sobie mnożnik na duszę, żeby szybciej się farmić. I wyfarmiłem sobie ich około 300 tysięcy, tak myślę, łącznie, jakby tak miał podsumować poziomy. Bo aktualnie statystyki wyglądają w taki sposób. Kupiłem sobie też łuk, łuk sobie przypisałem. Kupiłem pochodnie i talizman. I te statystyki pozwalają mi na posiadanie 3 zaklęć, więc mam Firebola, strzałę dusz, no i leczenie. Myślę, że teraz potestujemy trochę może właśnie te strzałę dusz, ale do Fireball jeszcze wrócimy. Póki co pogadajmy sobie jeszcze z Greyratem. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Dobra, najpierw pogadajmy. Do me a favor and don't forget our promise. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. A nuisance, I know, but it will help me tie up some loose ends. Do me a... Dobra, to się już powtarza. Kup na 3 żary kępkę czerwonego mchu, czy tam krwawego mchu, bombę zapalającą, bombę z liną, wybucha po rzucie w tył. Ciekawe. Nóż bandyty, długi miecz. Miecz półtora ręczny, buława, włócznia, kuszy już mamy. Okrągła tarcza z poroża, okrągła tarcza. No, myślę, że będę kupował sobie te rzeczy, ale no, w większości tylko po to, żeby po prostu mieć jakby je w kolekcji. Zwykły hełm, zbroja z utwardzonej skóry, maska złodzieja i jeszcze bełty i strzały zostały. Zwykły bełt, ognista strzała i zwykła strzała. No mam póki co tylko drewniane strzały, więc trochę lipa. Ale okej, myślę, że kupię sobie długi miecz, a za resztę kupię sobie strzały. No i 4 dusze zostały. And stay safe. Spoko. Kurde, to jest trochę ryzykowne to, co ja robię z tymi talizmami. W sensie, może będzie lepiej, jak będę miał na przykład... Na razie tego nie potrzebuję. Zostajemy przy 2 rzeczach. Będę miał 3, to potem będę chciał się wrócić na szybko do tarczy i nagle będę w dupie, bo wyciągnę nie to, co bym chciał. What a sick joke. Asking... Dobra, to się powtarza. Myślałem, że powiem coś nowego, ale... Nie. Więc dobrze. Podróżujmy do wieży na ścianie. Zobaczmy ten długi miecz. O! Proszę, o dziwo słabszy od tego szerokiego. Szkoda. Tysiąc dusz trochę na darmo wydałem. Ważony i bardzo popularny typowy krótki miecz zadaje nie najgorsze obrażenia, zwykłe i poważne uszkodzenia, odpchnięć i umiejętność gotowość. A, i ogarnąłem wreszcie, jak to wykorzystywać. Chodzi o to, żeby trzymać prawy trigger. Lewy trigger. I teraz jak trzymam, to mam postawę. I jak wcisnę atak, to mam takie dupnięcie. No w tym przypadku to takie dupnięcie od spodu. Kurde, nie mam toporka, żeby to zobaczyć. A pochodnia coś ma? Nie ma. Ale dobra, tu jeszcze opis zobaczmy. Prosta, prowizoryczna pochodnia z tłustej szmaty owiniętej dookoła kija. Najprostszy sposób, by oświetlić mroczne otoczenie, ale zajmuje rękę, która mógłby w tym czasie dzierżyć coś równie przydatnego. Może służyć za prymitywną broń zadającą obrażenia od ognia. Jako zwykłe podstawowe urządzenie nie posiada żadnej umiejętności. Dobra, na przykład tarcza. To bym chciał jeszcze zobaczyć. O, i tutaj nieustająca modlitwa. Jeszcze dobra, stop, po kolei. Talizman używany do spełniania boskich cudów. Kiedyś stanowił typowy element wyposażenia członków dawnej Białej Drogi.
Aby używać cudów, należy wyposażyć się w talizman lub święty dzwonek i dostroić cud do przyrodnictwu. Umiejętność nieustająca modlitwa zwiększa równowagę w czasie rzucenia cudów, zapobiegając przerwaniu modlitwy przez ataki i działa w dowolnej ręce postaci. Okej. Okay. Mam zapłon i... całą resztę. Tego nie mam na razie jak próbować, ale zobaczmy na przykład jak to działa. Znaczy tak, w przypadku laski to jest po prostu takie coś, no i to buffuje po prostu obrażenia na jakiś czas. Płomień piromancji. Okej, to jest takie dupnięcie, spoko. Czyli albo używam spela, albo szybkie machnięcie. Po prostu. A tu? Dobra, czekaj. Teraz? Musimy się kontrolować. Jeszcze wyekwipowane, żeby móc z tego korzystać. Na razie zostajemy przy usturze czarodzieja. Mam tylko i wyłącznie jedno zaklęcie, więc nie mam też zbyt czym szaleć, ale jest to zaklęcie, które zadaje też w miarę spoko obrażenia. No jak widać, prawie one-shotuje tego typa. Zresztą jego chyba lepsza jest piromancja jednak, tak mi się wydaje. O, dobry upadek. Super, ale tak idealnie mi w łeb bił ten nóż, no. Jeszcze brakowało, żebyś to nad czołem wbił, takim jednorożcem normalnie został. Dark Soulsowy jednorożec, no. I tak samo. Niech uwarte. Dobra, przynajmniej będę one-shotował teraz tych frajerów. Strzałem, tyle dobrego. Patrzcie, teraz kurde, zlewelowałem, to mogę się mierzyć z tymi rycerzami. No, przynajmniej o wiele lepiej niż próbowałem wcześniej. Jakim prawem to nie trafiło w ścianę? Stalowy żołnierski hełm. Panu dziękujemy. What? Jak on tak wyskoczył w górę? Dwie strzały w ręce. Super. Czemu basta? Ja już tak nie wiem. Ale dobra. Dostaliśmy trochę. Zobaczmy, ile przywraca mi to leczenie zdrowia. Wręcz żałosne ilości. Ale w sumie mam dwa takie leczenia, są prawie równe jednej butelce Estusa, więc coś za coś. Wróćmy tutaj do strzałki. Może wezmę sobie lepiej tutaj tarczę. Póki grubcia jeszcze się nie zorientował, że tu jestem. Zobaczmy tych jego przytupasów się pozbyć. Nie wiem, czy jest tutaj więcej. Kurde, jak husaria normalnie. Skrzydełka się na tym. I się typie dobrze czujesz? Oczywiście mi to te uniknie. Jak nie uniki, to blokowanie. Jedno i drugie tak samo spierdolone. Dobra, mogę go trzymać na dystans. To będę go trzymał na dystans. To czemu?
Boże, 300 dusz tylko. Taki typ i 300 dusz. No bez jaj. Jestem ciekaw, ile tych typów w ogóle zabić tutaj poległo. No to jest aż smutne tak naprawdę. To jest dość ciekawe, nie? Mam jeszcze czas pogorze i smierdzę, że się poskacze sobie między trupami innych ludzi. Jolo, po prostu porozwałem zbroję, żeby zobaczyć, czy czegoś sobie nie kryją. XD. To? A kurde, słyszałem wystrzał właśnie. Czekam. Tutaj. Nic, kolejny strzał. No nie do końca strzał. Ale zginął tak czy siak. Oho. Dobra, albo typ w stanie. Któryś z tych. Albo się jakieś typiarze pojawią. Typiarze. Zabij typiarze, ale dalej typiarze. Dobra. Co my mamy dalej? Zobaczmy. O, jest winda. O, czy to jest winda pod ognicho? Mam nadzieję, że tak. Wtedy nie musimy nawet żaru wykorzystywać, żeby się pochodzić. Noże do rzucania. I... czy się da otworzyć? No oczywiście, pięknie. Okej. Okay. Gdzie jestem? Nie za nisko! Muszę puścić. Co to jest za miejsce, kurde? To nie jest ognisko. Super, akurat... super, przywrócił mi Estusa. Przecież nie, miałem zużytego Estusa. Dobra, to nie, okej. Okay. Spoko. Użyję tego żaru jednak. Super. A nie! Dobra, to jest ty! Przy pierwszym ognisku teraz jest. Że zbudziłem trochę, bo nie mogę tych typiarzy wcześniej. Zdziwiłem. O, pięknie. Też mnie Estusa przywrócili, lubię to. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Okej, nie takiego skrótu się spodziewałem, ale podoba mi się. Teraz jest tą winą może lepiej. Nie ma nic pod tą windą. A to jest też dość częsta zagrywka. Jak się już zdążyłem przekonać w Soulsach. Ogólnie w Soulslike'ach, że czasami lubią pod windą schować przejście, więc na to też trzeba będzie uważać. Dobra, jest minus opiernej buteleczki, żeby odnowić skupienie. Okay. Duża dusza porzuconego ciała. Jest, skoczyłem. Pieścią ofiary, dobra, czyli mamy ewentualne uratowanie dusz. Dobra, wyjdę tego Estusa. Czemu nie? I przywróćmy sobie zdrowie jeszcze cudem. Przecież nie powiem, liczę, że znajdę jakiś lepszy. Bo nawet takie leczenie z Dark Souls 2 przywracało, było lepsze niż te pomniejsze leczenie. Dobra, stać mnie na chyba 6 tych strzałek, tak mi się wydaje. Pamiętam, ile to zużywało energii, czy tam skupienia. 7. Okej, dobra, to stać mnie na 9 takich strzałek. Tyle dobrego. Dobra, czekaj, co ja chciałem jeszcze sprawdzić, bo kurde, zaraz się zamotam. A tak, tutaj chciałem... A nie, dobra, miałem jednak 12 strzałek. Okej, okay, czyli dokupiłem sobie więcej po prostu.
Dobra, pierście mamy ofiary. Nie, dobra, możemy to założyć. Why not? Jak już widzę swoje dokonania, także to... pielgrzymi. Chyba martwi. Jak widziałem już swoje dokonania w tej grze, to się przyda prędzej niż później. Jedyny rycerz i to... O, jasne, pewnie. Dwóch takich mi jeszcze dajcie. Czemu nie... Czemu by nie? No, brawo, i zmarnowanie to serio? Jeszcze zdążył? Zmarnowałem dwa. Gościu, ja ci w niebie zaraz wniesie, co się tu składasz normalnie? Tu jest przejście. Więcej trupów pielgrzymów. Też babka. I z tego co widzę, chyba jest sama. Drabina nad nią. Siema. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left. Gone to their journey homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall, forge on through the great gate, and raise this banner to proceed. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Okay, droga błękitu. Unkindled one, go through the grate, but beware. The dog keeps a close eye on things. The vile watchdog of the Boreal Valley. Dobrze, że przeczekałem, bo nie wszystko było powtarzalne. Unkindled, go through the but the... No, to się już powtarza. Okay, są schody zamknięte. Jak nic, jeden cios miecza by to pewnie rozwalił, ale oczywiście gra z obniżeniem. Zbliża się ogień. Kurde, nie mam w ogóle skupienia. Nie powiem, nie pogardziłbym jakimś ogniskiem w pobliżu. Bo skoro ona mówi o jakimś ogarze, czy tam psie, to młot rycereński, to jak ktoś jakiegoś bossa. Oh, come on, serio, nie było backstaba? Miło. Za drugim razem wszedł. Słuchaj. Rękawice rycerza Lothric, czy są lepsze? No, oczywiście. Pancerz jednego z wielbionych rycerzy Lothric to lekko porysowane, ale solidne stalowe rękawice. Rycerz ten stanowił jeden z trzech filarów i dzieli ze smokami zaszczyt służenia jako symbole Lothric. Tylko ktoś o niezłomnym rycerskim duchu ma prawo nosić taką zbroję. Okay, 63%. Okej, okay, uniki są jeszcze szybkie. Spoko. To dobrze akurat. Czyli pewnie tak samo jak w dwójce kole 70% już będę przeciążony. No chodź tu, dziadu. Kurde, chyba na jedno ognisko, jakie mogę liczyć, to jest właśnie to. To jest swojego strzelu. Będzie boss jak nic. Jakie cudem myśmy sobie nawzajem na nich pysk?
Dobrze. Rom jednego Estusa. O, boss jak nic. Nie poddawaj się. Za duża jest ta arena. Będzie boss. Zbliża się wiadomość. Wow, nie ma tak useless wiadomość. A jeszcze to przymierze, kurde. Zapomniał. Dąż do przymierza, drogi Błękitu. Kawałek bladoniebieskiej jagnięcej skóry z ilustracją księżyca, symbol starożytnego traktatu. Wyposaż się w nią, by zadeklarować przynależność do przymierza drogi Błękitu. Droga Błękitu uznaje traktaty z dawnych lat, zaś ci, którzy noszą jej znak, automatycznie otrzymują pomoc błękitnego ducha, gdy zostaną zaatakowani. Po założeniu przyzywanie odbywa się automatycznie. Okej. Okay. Jestem, jak to działa tutaj w przymierzach, czy... Czy to jak tutaj się odbiera nagrody, ale zobaczymy to potem. Okej, nic się nie dzieje póki co. A, jeszcze ten sztandar. To pewnie jest kluczowy przedmiot. Dokładnie. Przytrzymaj nad głową pod bramą zamku, aby wejść. Mały sztandar noszony przez posłańców Lothric. Przytrzymaj nad głową, stojąc pod zamkową bramą, a powiada cię któryś ze służących. Gdy pojawiła się wysoka ściana, droga do osady nieumarłych została odcięta i pojawili się noszący te sztandary posłańcy. Otrzymywali zadanie, nie mieli jednak możliwości powrotu. Okej, okay. No to dawali się zrobić po prostu. Mroźnej doliny. Dobra. No niestety nie będę mógł się zaklęciami posiłkować. Ale mogę zawsze z niego rzucać. O, nabijam mróz. Chyba. Skoro, że mroźna dolina to raczej nie bez pomocy. Dobra. Nie, tylko fizycznie się posiłkować. Super, tak sobie wszystko przeszkodzimy. Jezu, serio! Nie wierzę, prawie go kurwa miałem. No dobra, port podejście drugie. Ale teraz za to mamy jeszcze w zasadzie zaklęć. Weźmy sobie może na niego pojęki romansy. Bo ogień na lód powinien do tego wyrazić. Czemu kamera tak wybije przy kamerach? Jeszcze bardziej.
No, mocno bije. Ale walnęć się wzajemnie, to dobrego. Może jakoś zawsze to działa. Niewiele słabych. Ale tym oknem przyjdzie się da. Jaki zgoń wyjechał? Nie mam kiedy użyć żaru, no. Za blisko jestem. Teraz. Wrażenie, ale nie wiem co robić. Teraz, szybko. Użyj żaru. Jezu, jaki fuks! Jaki fuks! Co za fuks! Nie dość, że mnie minął, to jeszcze aktywacja żaru zniwelowała obrażenia. Proszę, fireball w dupę i zdycha. Okej, okay, Wort z Mroźnej Doliny za drugim razem. Nie idą, jest super. O, jest od nich, to jeszcze lepiej. Też w ogóle wygląda, jakby ktoś mnie wypierdolił z ogromną siłą. Jeżeli coś. Zacznijmy przy odpisku, zregenerujmy sobie wszystko. Zobaczmy, jak. O co. Czy tak wygląda też. Ale ogarnijmy sobie duszę naszego Worta. A jeszcze ten młot, zobaczmy. Drzewcowa broń z ostrym świetem do pchnięć twardym dziobem na głowni. Mocny wytrzyma, trzyma się tak albo tak jak zwykły, albo wyprowadza się wymach od boku, aby przebić się przez tarczę. I wymach z obrotu zagarniasz wrogów szerokim, wirującym ruchem i wykorzystujesz impet do wyprowadzenia silnego uderzenia z góry. Teraz to sprawdzimy. Jest ta dusza, kurde. A, tutaj. Dusza Worta z Mroźnej Doliny, jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Służy do zbywania licznych dusz lub transpozycji, uwalniającej jej prawdziwą moc. Wort służył jako rycerski przepatrywacz i zawsze był blisko ulotnej tancerki. Ho, okej. Okay. To się wygląda. Zobaczmy, jak wygląda. Tarcia. Okej. Okay. Takie dupnięcie po prostu. Jeszcze tego rapier, nie miecz, rapier. Okej, okay, odskok do tyłu i wypad, spoko. Drugi miecz, to jest co? To jest co przyszedł, dobra. Jeszcze raz zregenerujemy sobie skupienie. No i na koniec zobaczmy, co takiego się tu kryje. Raczej co się stanie, jak podniesiemy ten cały sztandar. Znieś sztandar, dobra. Okej, okay, tutaj coś mamy. Jak pewnie odwiedzimy tę lokację jak nic. O, tam coś jest. To jest pewnie ten cały Irytyl w Mroźnej Dolinie. Która, jak wiadomo, jest pozostałością po Anor Londo. Tutaj też pewnie pójdziemy. Pewnie nawet od razu. Tu jakiś kościół. Wielki mur. Dobra. Gdzie mnie to zabierze? Czy może nie gdzie, tylko co mnie tam bardziej zabierze? Chyba raczej żaden człowiek. O, one? Myślałem, że one tylko w Anor Londo są. Proszę. Jak miło się czasem pomylić, co nie?
Proszę. Olbrzymi łucznik. Ciekawe, w co strzela. Dowiemy się pewnie w kolejnym odcinku. No, o ile oczywiście dotrzemy, może nie tyle do niego, tylko do miejsca, gdzie strzela. Chociaż wolałbym do niego, bo nie chcę stać się, nie chcę być jego celownikiem, jego celowniku. Dobra, no co? Odpoczywam przy ogniku, żeby sobie poniekąd zapisać moje położenie. Podnóże wysokiej ściany. I tu gdzieś, rozumiem, to jest ta cała wioska nieumarłych. Tu gdzieś ma być ta cała Loretta. A ty, Boże, a propos, właśnie, jeszcze ten pierścień miał zobaczyć, co mi dał Greyred. To jest odkluczowy przedmiot. O, jednak nie. Okej. Ciekawe. Czyli po prostu dał nam pierścień, masz, weź, zanieś. Okej. Może być. Dobra, no to co? W tym odcinku to będzie tyle. Boss z głowy. No i czeka nas kolejna lokacja, ale naprawdę ten olbrzym mnie troszeczkę niepokoi. W sensie, znaczy dobra, na pewno nie jest to Goff, bo Goff na czasy obecne, to on już nie ma prawa żyć. No ale zobaczymy, jak z nim pogadamy, on już się przedstawi. To wiem, może to jest jakiś łucznik, który się na przykład inspirował właśnie Goffem. Tak jak na przykład, z tego co wiem, stróże otchłani są... Zainspirowali się legendą Artoriasa i dlatego właśnie walczą z otchłanią. To wiem. Dobra. Bez żadnego przedłużenia. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.